Ogromne pretensje, tutaj zmieniając temat opasek, ale ogromne pretensje. Widziałem z bliska na jednej opasce rzeczywiście, że to logo na jednej, dwóch, trzech przynajmniej opaskach, to, że to logo było, inne się mogły podwinąć. W każdym razie ogromne pretensje miał Michał Probierz o to, że tylko o 3 minuty został przedłużony ten mecz. Głośno pytał sędziego liniowego, 6 minut? Dlaczego 3? Ile było zmian, panie sędzio, po przerwie? Ile było rzutów wolnych? Ile przerw? No i takie tutaj są dyskusje, no teraz no to tak, już ale wiesz, tak, teraz Tiago Cionek z rozciętą głową, to na pewno już choćby dlatego, że ta przerwa miała miejsce, że ta kontuzja będzie miała miejsce już w doliczonym czasie gry, więc będzie dłuższa przerwa, zobaczmy. Oj, tutaj Bartłomiej Grzelak w ostatniej fazie zahaczył i kopnął Tiago Cionka. Najpierw przeszedł mu przez plecy. No nie wiem, patrzę na napastnika Legii, ja tutaj nie widzę premedytacji. Myślę, że chciałbym wierzyć, że zahaczył go przypadkowo. Ja też tak uważam, ponieważ akurat w tym momencie, kiedy przeskakiwał nad zawodnikiem Jagiellonii, ten podniósł głowę i niestety Grzelak przerysował go kołkami.